Ale z tej strony ja Bigwant. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji. Tym razem gra Call of Duty 4 Modern Warfare, to znaczy telefon obowiązku, nowożytna racja żywnościowa. No, tym razem nazwa jest trochę bardziej normalna od Screama. Wezmę poborowca, bo jestem taki poborowiec. Na początku nam pokazują takie mapki różne, bo to jest taka gra trochę, żeby bawi i uczy. Pokazuję wam trochę geografii i takie tam sprawy. Ale już się budzimy w grze. No jesteśmy na takich bagnach, bagienny klimat. Ktoś by powiedział, że to jest Wielka Lechia. Nie, to jest Ukraina. Chyba. Albo... Nie, Rosja to jest, Rosja, bo już przyjęli Ukrainę. I tu idziemy, idziemy. Au. Krew? Nie. O, i tu mamy... No, mamy tutaj wszystkich zabić. To są takie ruski. I mamy ich zabić. No, ale zabiłem. Poszło mi to jak z płatka. O, i tu kolejne. Mamy takiego kałacha z rurą czarnego. To jest jeszcze na ziemi, będą leżały takie zwykłe kałacha, ale tych niebieskich to są jakieś dziwne, jakieś AK-47. Nie wiem w ogóle nawet, co to za durna nazwa. Ale przynajmniej mamy fajne te. Fajnego mamy kałacha z rurą, on bardzo dobrze kapruszy. To jest broń na wszystkie okoliczności. No ale dobre. Czas iść tam dalej, za tymi naszymi kumplami. O, pod taki mostek. O, mamy też... Właśnie, dziwne jest, bo nie mamy kloka, tylko mamy, od razu mamy taki ten... Karabin, wyborówę. No ale, no cóż, cóż by powiedzieć. Nawet fajne to jest, bo... Z takiego kloka to na daleko się nie, a z tego to jest dobrze. Ale dobra, idziemy do naszych kompli. No, dobra, mogą oni są. Oni w ogóle... Co jest? Jakie piechoty? Gdzie oni są? Co? A! Gdzie? Tu! Ale padł! Ale bydlo! On w ogóle nawet nie miał szans na przeżycie. O, tu też mają takie fajne kałachy małe. Ale nie, ja przekładam naszego kałacha, on ma nawet taki celnik ma. Nie musimy tylko korzystać z tego pluśnika, tylko możemy tak sobie przymierzyć lepiej. Ale o, a fajny fliektard. Nie to co mój. Ładny ma. Ale dobra, weźmy teraz do tej chałupy. No, otwieraj. I szybko, akcja. Nice. Jesteśmy w takim auzońskim oddziale specjalnym. Jakiś gaz oni tu czują. Kto jest? Teraz go strzelę. A nie. To jest jakiś zielony, on jest dobry, on w ogóle nie chce, żebyśmy na niego strzeli, bo on nas lubi chyba. No, ty bober. Uspokój się. No. Ale on chyba nam będzie teraz pomagał, bo... Nie strzela, jak nie strzela, to my do niego nie strzelamy. Dobra. Ale idziemy dalej, bo... Oni takie mają takie dziwne głosy. Jakoś czegoś bali, czy coś. Ale wyciągnę moją wyborówę. I trochę postrzelam. Nie po... O, ho, ho! Proszę bardzo. Rakietnica. Tego to jeszcze nie było. Ale postrzelamy do nich. No nie, tam mam iść. Rakietnica mamy i zastrzelamy ich. Rozpoczynamy atak. Hop! Bang! Ładnie! No i wam powiem, że jak ktoś chce grać tą grę, to naprawdę mu polecam. Bo widzicie, ona jest taka fajna, bo może by się bardzo dobrze wczuć takiego żołnierza. Nie zawsze jest to, że jesteś żołnierzem, ale w tej grze możecie z nim zostać. Po prostu. Robota, soldat. Tylko trochę nie wiem, bo tam było Call of Duty, to wiadomo, telefon do obowiązku, to już stały już tytułnik, ale Modern Warfare te, jak to było? Nowożytna racja żywnościowa. To jest coś takiego. Dziwne, dziwne, bo tu w ogóle nie istniejemy. Nasze te.
zdrowie się uzdrawia samo. I tyle. Tyle mam do powiedzenia. Nic nie musicie nic jeść. A niektórzy to jak mają takiego kompla, na przykład co jest niejadek, na przykład co tylko frytki se zamawia i nawet ich nie dojada na pół, no to wtedy to nawet nie musi się przejmać, bo nic nie będzie musiał tu jeść. Będzie mógł sobie normalnie kierzyć, nawet mamcia kanapeczki będzie mogła przynieść. No wiadomo, taki, no więc jak sobie kupię kanapeczki tak jed. Nic to, nic się nie kupi, bo się wstydzi. Ale nie będę już wam mówił takich historii. Takie historie to się dzieją raz na chyba dużo lat. Dobra. Tutaj jeszcze postrzelamy sobie do nich. Leżymy i tak. Bang. No gdzie kolejne? Tu. Bang. To jest bardzo dobre. Tak tym kapruszymy. I on jeszcze ma takie trawy na tym. Nie wiem po co są te trawy, skoro on cały nie jest w tej trawie ubrodzony, tylko ma brońkę. Ale no już. To już nie moja sprawa. No, dobra, postrzelaliśmy. Eliminujemy. Są jakieś takie bandziory. Nie wiem dlaczego oni w ogóle do mnie strzelają. Ja zacząłem do nich, bo oni do mnie zaczęli, ale... Tak bez powodu to chyba nie można strzelać. Dobra. On już powiedział, że dobrze. Więc już nie musimy. Dobra, naładowałem swoją wyborówę. Naładuję może ten. Nie, nie trzeba. No ale kałacha wolę. Kałach to jest dobra broń, ale tak bardziej na bliskie okoliczności. Co? Co jest? Aha. Aha. Nie wiem w sumie. My coś mu zrobiliśmy, on nam pomagał, ale chyba go powiedzieliśmy, nie, koniec pomocy. Sam se radź. Kto nie pracuje, nie je. Makiawelistycznie bardzo, ideologicznie. Nie lubię, ale jak jest, to jest. Dobre, ale... Postrzeliśmy, teraz... No, fajna. Akcja jest na medal. W ogóle to jest czwarta część. Trzeciej nie było. Drugi nie będę wam robił, bo to jest taka sama jak pierwsza, tylko inna. Ajajaj. Skąd? Masz ty... Tatusie. No! O, jeszcze magnetem mnie... Ale fajnie, że mamy takie dobre bronie. I się nawet nie spodziewałem, że możemy mieć takie dobre rzeczy. No teraz to strzelamy! No! Dobrze. Już cię lubię. A kto co na przykład gra taką grę inna trylogię? To jest taka trudna gra. Porównaj do... To jest taka trudna. Tam cię wrogi, to cię zabijają jeden z... Dwa strzały tak cię zabijają. Dobre. Ale idziemy. No którędy? Mamy do tej chatki, ona będzie jeszcze do chatki ma wejść. Naładuję. No, Pritz. W ogóle jak jest kapitan, to nawet nie ma statku. O, a, założył nam. Mamy takie zielone te okulary. I patrz ta. To jest takie dobre. No on mi powiedział, może wy nie wiecie, ale jak macie takie okulary, to widzicie w całą ciemność i... Patrzcie, oni nawet mnie nie widzą, bo jestem cały na czarno ubrany, ale, a ja mam takie zielone i wszystko widzę, i patrzcie, bum. I bum. Co jest? Skąd? O, jest, o! No i uratowaliśmy, do tego nie będę strzelał, bo do leżących się nie bije. Raz za zawsze to zapamiętajcie tą zasadę. No, Pritz mu pomaga wstać. Dobra, kapitan. Jack Dew. No. No i przychodzimy. O, coś inny. A, już nie mamy tego. Tych okularów.
To jest fajne, ale dla osób, które mają okulary, na przykład jak mój kumpel Salomon, to jest nie za bardzo, bo on by nie mógł założyć dwóch na dwóch. Chyba, że sobie takie soczewki termoplastyczne założył, no to wtedy to by dało radę. Ale teraz to tak nie bardzo. Ale no, jak widzicie, bardzo fajna gra. Jest super fajna, super się strzela. Naprawdę. To nie jest gra dla mięczaków, to jest gra od facetów, od chłopów do chłopów. Po prostu dla was, tylko się nie bój ta, graj ta, wspomnij ta tam, napijcie się za moje zdrowie. Ale.